Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutrala. To kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget. Dzisiaj pogadamy sobie o moich planach związanych z nowym serwerem międzynarodowym 60. Dlatego, że jak sami widzicie, startują za nieco ponad 3 dni. W sumie w momencie dodania tego filmu już to będą równe 3 dni. 18 listopada, godzina 16:00. Wtedy mamy start długo wyczekiwanego serwera 60. Nie tylko przeze mnie, ale też przez graczy, no bo jednak okrągły numer. No i tak jak mówię, masa osób już od dawna się zbroiła na ten serwer i po prostu czeka. No i zadajecie oczywiście masę pytań w komentarzach pod filmami, czy będę grał na tym serwerze, jaką klasą będę grał, czy będę robił swoją gildię, czy będzie niespodzianka ode mnie. No bardzo dużo tych pytań się pojawia i standardowo jak zawsze przed każdą nową serią, nową postacią zrobimy sobie taki odcinek pogadankowy, gdzie ja o tym wszystkim powiem. Na wstępie zostawcie oczywiście kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło. Jeżeli cieszycie się, że pojawi się na kanale nowa seria Złowcy Demonów, którego zresztą sami wybraliście, zaraz też do tego przejdę, no ale już widzicie w lewym górnym rogu, jaką klasą postaci będziemy sobie grać. Jeżeli cieszycie się, że taka seria się pojawi na kanale, będzie to jakiś powiew świeżości, to zostawiajcie tego kciuka w górę, subskrybujcie z dzwonem, żeby nie przegapić żadnego filmu, jeżeli jeszcze tego nie robicie, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie. No i możecie oczywiście pisać komentarze, czy wy startujecie na W60 i jeżeli startujecie, to jaką klasą postaci, chętnie sobie poczytam, bo jestem w sumie ciekaw. Dobra, jeżeli chodzi o ten serwer, to tak jak już powiedziałem, za 3 dni mamy jego start. Od wczoraj ruszyła prerejestracja. Tu jeszcze myślę, że warto na samym początku powiedzieć, pokażę wam to w sumie, bo oczywiście jeżeli ktoś gra, to dostał pewnie taki newsletter na pocztę. No i już od wczoraj można założyć swoje konto, jest to tak jak mówię prerejestracja i dzięki temu jak założycie to konto podczas prerejestracji i potwierdzicie to konto, to dostaniecie 25 grzybków. A jeżeli założycie konto już po starcie, czyli tam w piątek po godzinie 16, to tych grzybków za potwierdzenie dostaniecie bodajże 10 albo 15, więc po prostu lepiej już to zrobić teraz w tym momencie poprzez na przykład ten link na przeglądarce, albo jak sobie tutaj wejdziecie, oj kliknąłem przypadkiem, jak sobie wejdziecie na przykład na aplikacji na Steamie, nowa postać, dalej to możecie sobie wybrać nadchodzące światy, no i macie właśnie to W60, możecie to konto założyć, warto, no bo zawsze to troszkę dodatkowych grzybków, więc ta prerejestracja ruszyła tak jak mówię wczoraj, no i możecie już na spokojnie swoje konta zakładać, tu myślę, że warto wam o tym powiedzieć. Co do mnie, co do mojej serii, jak widzicie Łowca Demonów. Może zacznę od klasy. Będziemy sobie grać tym Łowcą Demonów, dlatego że wy taką klasę właśnie wybraliście. Tu wam jeszcze pokażę głosowanie, jak to wyglądało. Głosowanie zostało zrobione tak naprawdę, można powiedzieć, że na każdej platformie, w sensie zrobiłem to oczywiście na karcie społeczność na YouTubie, bo tam za bardzo się nie da oszukać, za bardzo nie da się nic tam powiedzmy zbotować, natomiast no nagłośniłem to głosowanie wszędzie, gdzie się dało, czyli na Twitchu, na Discordzie, powstał osobny film na ten temat około tam miesiąc temu, gdzie również mówiłem o tym głosowaniu, dawałem link. Jak widzicie, głosów jest około 2100, więc w sumie nie za dużo, patrząc na to, że na przykład tak taki film właśnie o tym głosowaniu zrobił już w tym momencie prawie 5000 wyświetleń. No ale może nie każdy chciał decydować, jaką klasą będziemy grali, wiadomo, niektórzy tak naprawdę w ogóle mają w to wyrąbane, że tak powiem, w sensie i tak będą oglądać, nieważne jaka to będzie klasa, są też takie osoby, nawet często mi na Twitchu to piszą, że żebym grał po prostu tym, czym mi się podoba, a oni i tak będą oglądać, więc no po prostu nie każdy musiał głosować, tak czy inaczej no tych głosów nie było za wiele, no ale jak widzicie na te 2100 głosów prawie połowa to był ten Łowca Demonów. Mamy tu 49%, na nowego druida mamy 17%, no i na zwiadowce mamy tych procentów zaledwie 30, w sensie no nie zaledwie, na druida zaledwie, na zwiadowce też było sporo, bo 35%, no ale tak czy inaczej no zdecydowanie jednak ten Łowca Demonów wygrał, no i właśnie tym Łowcą Demonów będziemy sobie tutaj grać na tym nowym serwerze 60. Nowy serwer 60 też ostatni serwer międzynarodowy, nie wiem czy już powiedziałem czy nie powiedziałem, ostatni, potem już od nowego roku mają wychodzić serwery kontynentalne, więc myślę, że tym bardziej hype na ten serwer wzrośnie, no bo myślę, że w wielu osobach, w sensie w wielu głowach graczy zrodzi się taka myśl, że skoro to będzie ostatni serwer międzynarodowy, no to fajnie będzie na nim zagrać, zwłaszcza, że to okrągła liczba i tak dalej, więc no myślę, że naprawdę serwer będzie bardzo, ale to bardzo mocny. Co do jeszcze mojej gildii, tutaj od razu też powiem, gildii tworzyć nie będę, bo też często o to pytacie, tak jak już mówiłem od dawna,
Jeżeli chodzi właśnie o gildię, to ja dołączam. Dołączam do gildii takiej, powiedzmy, międzynarodowej, ale tam większość jest jednak Niemców, z tego co widziałem. Tak czy inaczej jest to gildia Hollywood, gildia, która ma top 1 na serwerze 50, więc no naprawdę wysoki poziom. Już wielokrotnie powtarzałem, że swojej gildii na razie nie mam czasu w ogóle tworzyć, totalnie, zresztą to można zauważyć po filmach, że ostatnio z tym czasem stoję słabo, nieraz nie mam nawet czasu, żeby nagrać coś, co tam mam w głowie i chcę nagrać po prostu. Więc no tu jeżeli chodzi o to, to nie jest kolorowo, że tak powiem, właśnie z czasem, no a jednak gildia, zwłaszcza na samym początku, wymaga bardzo dużo tego czasu, żeby tą gildię ogarniać i tak dalej, także tego się w najbliższym czasie nie będę podejmował, chcę po prostu Wam dostarczyć fajne odcinki, fajną serię, fajne streamy, no a to mi umożliwi właśnie dołączenie do jak najlepszej gildii, w związku z tym wybrałem Hollywood, bo tak naprawdę, no szczerze mówiąc, nie interesuje mnie, kto tam będzie, kogo nie będzie, nie patrzę na to, po prostu mi zależy, żeby moja postać była dobrze rozegrana, dobrze zbustowana przez gildię, może tak, no a co za tym idzie, żebyście wy dostawali fajne filmy z tej postaci. Więc no, co do gildii, to właśnie w takowej będę. Co do klasy, mówię, łowca demonów, oczywiście seria nowa, nowa playlista się pojawi, łowca demonów W60, klasa na, mam nadzieję, lata, w sensie będziemy tu grać długo. Ja już w ogóle nie planuję robić takich postaci, gdzie pogram kilka miesięcy i skończę, już raczej teraz będę rozsądnie zaczynał na nowych postaciach i te postacie już będą z nami zostawać do końca, więc mam nadzieję, że będzie Wam się to podobać, no i co za tym idzie, właśnie ten W60, ten łowca demonów, również to będzie klasa na lata, na ponad 500 level, no i mam nadzieję, że tak będzie, więc tutaj też dużo osób właśnie pytało, czy pogram chwilę, czy pogram długo, no pogram, mam nadzieję, że do samego końca, jak to wyjdzie w praktyce, to oczywiście zobaczymy. No więc tyle, jeżeli chodzi o takie rzeczy stricte w grze, czyli jakaś tam klasa, jakaś tam gildia i tak dalej. Seria, bardzo pewnie Was ciekawi, jak ja to będę ogarniał. Przede wszystkim tak, jeżeli chodzi o serię na kanale, no to mówię, pojawi się nowa, będziemy tutaj cisnąć jak najlepiej, będziemy starali się jak najbardziej tam, jak najwyżej w rankingu być, o może tak. Co do pierwszych dni, to przede wszystkim będzie się to działo na streamie. W ogóle tak, jeżeli chodzi o pierwszy dzień, to około godziny tam 16:15 odpalę streama właśnie ze startu tego serwera, to jest piątek, wiadomo, 18 listopada, zrobimy sobie tam jakieś początkowe akcje na tej postaci, wiadomo jak to zawsze bywa, może jeszcze na tym streamku ogramy też nowy loszek, bo on też wtedy wystartuje, w ogóle strasznie duże combo się zrobi właśnie w ten piątek o godzinie 16, ciekawe jak to będzie z serwerami, jak to wytrzymają, tak czy inaczej mówię, jeżeli chodzi właśnie o ten pierwszy dzień, to powiedzmy, że to będzie na streamie, potem będziemy, postaram się wrzucić Wam jakiś odcinek, w ogóle niefortunnie się złożyło, bo w ten weekend mam też zjazd na studiach, więc no można powiedzieć, że troszeczkę mniej czasu będzie niż mogłoby być, na przykład w piątek o godzinie 16 mam też zajęcia jedne, no ale wiadomo, są rzeczy ważne i ważniejsze, więc postanowiłem się na nich nie zjawić, tylko odpalić streamka z nowego serwera, tu jakby no jest jak jest, życie to sztuka wyboru, także no sobie odpalimy tego streamka właśnie, no i jeszcze postaram się jakiś tam film z tego pierwszego dnia poniekąd wrzucić Wam właśnie w ten piątek, mam nadzieję, że mi się to uda, jeżeli chodzi o dzień drugi i trzeci, no to głównie streamki, wiadomo, będziemy ograć to wszystko na streamach, więc zapraszam na Twitcha, natomiast jeżeli kogoś nie będzie na streamie, to ja również będę to wrzucał na kanał, tylko już pocięte, tylko już takie, powiedzmy, najciekawsze akcje z tego właśnie pierwszego, drugiego i trzeciego dnia wlecą na kanał, żebyście mieli to tak jakby w pigułce, żeby to nie trwało tam 2 godziny, tylko powiedzmy, nie wiem, 40 minut, no i żebyście po prostu mieli to, co najciekawsze. Na pewno to zrobię, bo w ogóle streamki w sobotę i w niedzielę będą o godzinie 18, kończę streama, siadam do montowania i jak najszybciej postaram się Wam wrzucić właśnie drugi dzień i potem trzeci dzień, żebyście sobie mogli w spokoju to obejrzeć. Dalej oczywiście regularne odcinki, tak jak to miało miejsce na przykład na Bardzie tutaj, również regularnie do tej pory w zasadzie z tego Barda się pojawiają odcinki, tak samo też będzie to się, tak samo będę robił również oczywiście z tego W60, z tego Łowcy Demonów. Więc no, tyle jeżeli chodzi o serię, o te starty, jak to będzie wyglądać, będę się starał standardowo jak zawsze jak najwięcej rzeczy Wam udokumentowywać właśnie na filmach, bo też dużo osób mnie o to pytało. Dobra, więc tak to będzie wyglądać, jeżeli chodzi, nie wiem, gildię powiedziałem, serię na kanale i jak będziemy grać powiedziałem. Aha, co do właśnie serwera, mogę Wam jeszcze pokazać, jak to wygląda, jeżeli chodzi o klasy postaci, bo na Discordzie gildyjnym
mamy możliwość wyboru naszej roli, w sensie klasy postaci po prostu, którą będziemy grać. No i jak widzicie, pozwoliłem sobie zrobić screena i wam pokazać, jak to się będzie prezentować. No i widzicie sami, mamy tutaj, no wiadomo, że to nie będzie pokrycia na pewno w 100%, bo tam ludzie jeszcze byli niezdecydowani i tak dalej, no ale jak widzicie, aż 18 osób zagłosowało, że będzie grało zabójcą, więc bardzo dużo, najwięcej w ogóle z tego wszystkiego. Tu mamy też paladyna 9 osób, mamy łowcę demonów 15 osób, więc ten łowca demonów na pewno będzie bardzo, ale to bardzo mocno grywalny właśnie na tym W60, bardzo dużo osób będzie nim grało. Tu wam jeszcze zdradzę taką tajemnicę, że łowcą demonów między innymi będzie grał Universe, czyli osoba, która wbiła w pierwszy dzień serwera, pobiła w ogóle absolutne rekordy przy okazji serwera W57, na którym swoją drogą było właśnie, był to taki pierwszy serwer po zmianach tego łowcy demonów, gdzie można go sobie było testować. Universe pobił wszelkie rekordy, no i teraz też będzie grał łowcą demonów, więc no ciężko będzie, na pewno tutaj też nawiązuje do siebie, jak to będzie wyglądało u mnie. Będziemy się starali być jak najwyżej, będziemy starali się grać na jak najlepszym poziomie, no ale podejrzewam, że takich uniwersów ciężko nam będzie zwłaszcza na początku dogonić, więc tu też bierzcie pod uwagę. Pamiętamy serwer 50, początki, gdzie ja miałem problemy, żeby tam nawet w top 100 być, a powiem wam szczerze, że na serwer 50 wydałem najwięcej grzybów w pierwsze 3 dni. Strasznie tam dużo kaski poszło z mojej strony, żeby jakoś to fajnie rozegrać, a i tak było ciężko. Tutaj na pewno takiego poziomu wysokiego nie będzie, tak mi się przynajmniej wydaje, no ale na pewno będzie wysoki i będzie duża rywalizacja, jeżeli chodzi właśnie, jak sami widzicie, o tych łowców demonów, więc no może być ciężko, ale oczywiście powoli, powoli do celu. Mam nadzieję, że i tak seria będzie dla was fajnie, fajna do oglądania, nie? No bo będziemy się starali, tak jak mówię, grać na jak najwyższym poziomie, mniej więcej jak na bardziej, mniej więcej tam tak jak zawsze, no wiecie, jak to wygląda. No ale wracając do tego, no to jak widzicie, bardzo dużo zabójców, o dziwo, dużo łowców demonów, mamy dużo magusiów, ale mag to jest taka klasa, że na każdym serwerze znajdzie swoich zwolenników, więc no nie ma co ukrywać, to jest fajnie zbalansowana klasa. Mamy tutaj też wojowników 8, mamy, tak jak mówiłem, już paladynów, no i zobaczcie, że berserk zaledwie 6 osób, druid zaledwie 2 osoby, no i ten zwiadowca zaledwie 5 osób. Berserk wydaje mi się, że już się ludziom przejadł, kto już miał nim startować i tam cisnąć, to już to zrobił. Zwiadowca, no chyba nuda, dlatego, tak mi się przynajmniej wydaje, przynajmniej ja mam takie odczucia. No i ten druid niby po reworku, no ale też jak widzimy, za wiele osób nie jest jego zwolennikiem, no zwolennikami, no i po prostu tak to wygląda. Na ten serwer, jeżeli ktoś nie chce grać łowcą demonów, to na pewno może być fajny paladyn, bo paladyn sobie bardzo fajnie radzi z tymi łowcami demonów. Może być fajny maguś właśnie, bo ten maguś na łowców demonów to jest tam jakieś 50 na 50, no ale to są tylko takie moje wskazówki, chciałem wam pokazać, jak to wygląda, jeżeli chodzi o gildię, która najprawdopodobniej będzie top 1, nie wiem, jakie ekipy startują, no ale skoro osiągnęliśmy, powiedzmy, top 1 na W50, no to na tym W60 też raczej top 1, może tam jakieś top 2, no na pewno będzie to gildia jedna z topowych, więc tak to się u niej po prostu prezentuje, to wam chciałem jeszcze pokazać. Dobra, na sam koniec, jak, jeżeli chodzi o niespodziankę, pytacie, czy będzie na start nowego serwera, czy tam ogarniemy. Ogarniemy spokojnie, na pewno jakaś niespodzianka będzie z mojej strony z okazji właśnie startu tego W60. Powiem wam szczerze, że nawet nie jedna, tylko aż dwie, no ale to będę wam mógł dokładnie powiedzieć, tam jakieś szczegóły i tak dalej, pewnie w piątek o 16 wleci po prostu film równo ze startem tego serwera, gdzie o wszystkim się dowiecie, więc tak jak mówię, subskrybujcie, żeby nie przegapić. Chyba tyle, chyba wszystko, co wam miałem powiedzieć, to wam powiedziałem. Jeżeli jeszcze macie jakieś pytania oprócz tego, co w dzisiejszym filmie, to piszcie w komentarzach, chętnie wam odpowiem już pisemnie, że tak powiem. No i czekamy. Powiem wam szczerze, że jak się dowiedziałem, że ten serwer to będzie ostatni międzynarodowy, że potem coś będą zmieniać, kombinować, to troszeczkę mi tak spadła zajawka na ten serwer i przestałem się tak jarać, jak na przykład tam miesiąc temu, no ale no będzie fajnie, nie? Będzie to bowiem świeżości na kanale, będzie to nowa postać, doszła nam tutaj, jak widzicie, do kompletu, więc no na pewno będzie to fajne i na pewno będziemy się wspólnie fajnie bawić, bo to o to tak naprawdę najbardziej chodzi. Tyle, dziękuję wam pięknie za uwagę, za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało. Subskrybujcie z dzwonem, tak jak mówiłem, żeby nie przegapić chociażby tego filmu piątkowego, który pewnie wleci tam o 16:00 z niespodzianką. Możecie wbijać na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są przy piętym komentarzu oraz opisie. Możecie zostawić kciuka w górę, to co już mówiłem na początku. No i co? I piszcie komentarze, czy macie jeszcze jakieś pytania, to piszcie. No i czy gracie na W60, jaką klasą gracie, chętnie sobie poczytam. Dziękuję pięknie za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!